Okej, kawka już zrobiona. Jest, patrzę, tutaj mi się pokazało przez chwilę ilość baterii. To jest kubek SensiScar, też mojej klientki, opiekunki, agencja opiekunek dla osób starszych w Niemczech. Trudno by mówić. Teraz mam konsultację z Agatą, też kolejny fajny potencjał. Jakieś rzeczy związane z medycyną, zielarstwem i tak dalej, ziołolecznictwem. I chęć pomocy innym. I tak, umówiliśmy się na 9:00, dlatego że 2 godziny sobie Agata zamówiła ze mną coachingu i coraz większa liczba klientów pyta mnie, czy mam taki właśnie mastermindowy model, nie? Że powiedzmy mówię, co masz zrobić, ty to robisz, spotykamy się kolejny miesiąc, takie prowadzenie. I co jest piękne właśnie w tym, że bardzo często to klienci ci wymyślą produkt, usługę, że nawet, bo w sumie nie mam tego czegoś takiego powtarzalnego, ale jest jakiś kolejny pomysł. No i bardzo, bardzo mnie, jakby mam tutaj gdzieś w głowie takie laboratoria, trudne słowo, że spotykamy się tam u nas w siedzibie w Rzeszowie, czyli Poguchwała bardziej, fajne okoliczności przyrody. I że będziemy sobie nawet w 5 osób, spędzamy weekend, piątek, sobota, niedziela, nagrywamy kurs, ja wszystkie te całe swoje know-how pokazuję, jak ja nagrywam kurs i siedzą i nagrywają, czyli nie gadanie, tylko zróbcie to pierwsze, zróbcie landing page, idą, robią, później oceniamy, ja poprawiam, później mówię, dobra, nagrajcie 3 moduły kursu, siadają sobie w różnych miejscach, nagrywają, bo to mamy bardzo dużo miejsca. No i później to oceniamy, nie? Więc możesz napisać w komentarzu, czy to dobry pomysł. Minuta mi została. Więc dobra, lecę na konsultację i do zobaczyska. Okej, słuchajcie, właśnie skończyłem konsultację z Agatą. Dużo tutaj z tuneli sprzedażowych. Pokażę wam Agatkę, bo to jest, już niedługo będziecie na TikToku, bo pewnie gdzieś tam kojarzycie. Taką muszę sobie tutaj. Dobrze, Agato, możesz pomachać. To jest Agata. Powiedz coś w kilku słowach o dzisiejszej konsultacji. Jak oceniasz, co się tam zmieniło w myśleniu tak na szybko? Bardzo dużo takich pozytywnych wizji siebie w przyszłości. I najważniejsza dla mnie lekcja, rób zamiast myśleć. O, spoko. Więc zabieram się do roboty. Jeszcze mapę myśli, nie? Też taki był game changer. Bo chyba też o tym nagram. Więc obserwujcie, jak cię mogło znaleźć na TikToku, Aga? Agata.allforbalance, czyli ALL4BALANCE. Dobra. Wszystko dla balansu. Zapraszam. Spoko, to jeszcze później pokażę wam Instagram. Dobra, dzięki bardzo, Agato, i zobaczysz się we vlogu i wy też oczywiście. Zobaczcie, tu Agacie rozpisałem taki tunel, prosty tunel sprzedażowy i to jest najpiękniejsze, że to się dzieje w kółko. Czyli tutaj wpadają ci ludzie, tutaj robisz webinar, wysyłasz maile powebinarowe, bardzo proste do wdrożenia. Tutaj oczywiście liczą się jakieś tam szczegóły, które później konsultujemy na takich konsultacjach. Na przykład wspólnie oglądamy jakiś pierwszy webinar, analizujemy maile i to wtedy fajnie rusza. Okej, zobaczcie, to jest też Agaty TikTok. Proszę. No i będziemy tutaj, Aga będzie sprzedawała swoją wiedzę na tematy związane właśnie ze stresem, ze zdrowym odżywianiem, więc no, to było nasze takie pierwsze spotkanie na Zoomie, ale to też pokazuje tą siłę właśnie storiesów, Instagrama, bo Agata mocno tam oglądała moje storiesy, więc tam się jakby poznaliśmy, zżyliśmy się, no i to jakby no, w tym momencie doszło do konsultacji, już zaczynamy pracować nad rozwojem jej biznesu i będzie coraz lepiej. Okej, więc to jest też taki wniosek, że jakby ten sukces na przykład twoich storiesów i tak dalej, często jak się nagrywa storiesy, jakieś materiały i tam nie masz jakoś dużo wyświetleń, to by się wydaje, że znaczy po prostu dla nas na przykład jak masz nawet 20-30 wyświetleń relacji, to ludzie myślą sobie, a to mało, bo inni mają 1000. Ale wyobraź sobie na przykład wsiądź sobie do tramwaju i policz sobie, ile widzisz osób. No i 20 osób w tramwaju to już jest konkret. Gdybyś miał na szkoleniu 20 osób, to już jest sukces. Na storiesach wydaje ci się, że to jest mniej. No to jest to podobnie. Więc często twórcy, na przykład na Instagramie czy w innych mediach, im się wydaje, że po prostu tego nikt nie słucha. I to jest potężny błąd. Po prostu rób swoje. Ja też mam czasami takie wrażenie, że no nie wiem, 3000 osób, jak oglądam jakieś wideo na storiesach, bo jak wrzucę zdjęcie w relacjach i na przykład w ciągu dnia wrzucę 2 zdjęcia, to one czasami mi dochodzą do 13-14 tysięcy zasięgu. Gdy nagrywam takie dobre jakościowo wideo merytoryczne, to jest 3 tysiące, 2,5-3 tysiące
I wtedy mi się wydaje, że mało. Co jest oczywiście błędem, bo 3000 osób zainteresowanych biznesem, to jest, jakby miało taką, powiedzmy, otwieralność maili ktoś ma, no to jest to gigantyczny sukces. Więc często nam się wydaje, jesteśmy bardziej krytycznie do siebie nastawieni niż w rzeczywistości, jakby jest ta sytuacja. Więc działaj, nagrywaj, dziel się wiedzą, rób to systematycznie i po prostu efekty zaczną przychodzić, no będziesz zaskoczony tym, co się dzieje. Więc jeszcze raz dzięki Agacie, bo ja zawsze prowadzę jakąś konsultację. Oczywiście pomagam moim osobom, które się zgłosiły na taką konsultację, ale też z drugiej strony ja też się bardzo dużo uczę, rozwijam. To jest trochę jak rozwiązywanie takich krzyżówek, czyli masz wyzwanie i sobie nad tym pracujesz. Więc to mocno rozwija, więc ja dlatego prowadzę takie konsultacje, bo to nie jest jakoś główne źródło mojego dochodu, ale wiem, że po pierwsze pomagam innym i to też tworzy jakiś potencjał na przyszłość, ale też bardzo dużo ja się sam uczę, bo zawsze wymieniamy te poglądy, energię, jakieś tam też pytania, które czasami są trudne, na które warto, żebym zdał odpowiedź, też mnie rozwijają. I to jest też fajne przy nagrywaniu vlogów, że przeważnie twoja wizja, czy gdzieś pójdziesz sobie ponagrywasz, czy nawet storiesu, wizja, że sobie pójdziesz i przeważnie sobie w oczami wyobraźni, jakby myślisz sobie, że tam nikogo nie ma. I zawsze jest tłum ludzi i zawsze są jakieś przeszkody, które trzeba pokonać. Na przykład tutaj te wrony, które były bardzo głośno. A to taki fajny szykunek. Zaakceptowali przez policję. Że co, że oni... Grawerowany jest rama. A, że rama wygrawerowana. No, profesjonalny sprzęt. To są tak zwane szykunki, zobaczcie. Bo... Kulej noga, tylko siedzenie przyprawione. Tak, bardzo fajnie to wygląda. Pomysłowe. Że właśnie porozmawiałem tutaj z panem emerytem o jego hulajnodze i pan był zdziwiony, że ta hulajnoga ma taki malutki akumulatorek i tyle daje energii. Nie wiem, czy to też coś wnosi do twojego życia, ale niech będzie. Tutaj jest w ogóle siłownia. Kiedyś to tam trochę ze dwa razy coś porobiłem, ale to jest w ogóle fenomen, bo tutaj zrobili też taką, wiecie, takie unijne rzeczy typu kawałek drewna i na to musi być. To jest kawałek drewna. Tak, to jest w ogóle taka ścieżka. No i oczywiście to musi mieć atest, żeby ludzie nie spadli. Oczywiście ludzie to debile i spadną z czegoś takiego. No i to jest PZU. I w to wpakowali jakąś kupę kasy, żeby ludzie sobie chodzili po kawałku drewna. No i to jest ten fenomen. Jeżeli chcecie pochodzić w Głukowie po kawałku drewna, polecam. To też dużo wniesie do twojego życia. A to jest hydrant, jeju, wszystko jest ciekawe. To jest hydrant Mirek. Hydrant Mirek. Idę teraz po jakąś kawę. Tutaj mam taką fajną kawiarnię. Sobie gdzieś siądę i poruszymy główne tematy z dzisiejszego dnia. Ładne w ogóle niebo z tyłu. Tu jest jeszcze ścieżka rowerowa. Ogólnie jest ładnie jesienią w parku. Ania, taki fajny tekst. Ania Stoicy. Ze zdrowej zupy. Powiedziała ostatnio taki fajny tekst, że ona bardzo lubi jesień, ale pewnie dlatego, że lubi wszystkie pory roku. To jest fajne. I też zauważyłem, że jak się realizujesz w życiu, to każda pora roku ci się podoba, ale jak na przykład masz jakąś, nie wiem, kiepską pracę i nie lubisz, no to jesień, zima, mówisz, ojej, jakie strasznie. To naprawdę problem jest w twojej pracy, a nie w tym, co robisz. O, chciałem pokazać, tu są takie murale. Nie wiem, co one przedstawiają, kto to zrobił. Piotrek, czyli mąż mojej siostrzenicy, takie rzeczy sobie maluje i siedzi w tym. I w ogóle lubię to przejść tutaj. Taki ma jeszcze staromiejsko-łukowski charakter. No i tam się przychodzi do parku. Ten park też w ogóle, że był tu zawsze park, ale był tak wyremontowany, czy jak się nazywa, chyba rewitalizacja parku. I teraz jest taki nowszy, fajniejszy. No i to jest ogólnie fajna trasa. Bo to jest taka stara Łukowska ulica. I to jest coffee room, tylko musimy to ująć. I to jest kawiarnia. Ja czekam na kawę w coffee room. Bardzo ładny zestrój, podobnie jak w Sielcach byliśmy. Te światełka robią robotę. Później na wideo. Dobra, mam kawę, to jest cappuccino. Tutaj właściciel Coffee Room. Dobrze, że tak, Coffee Room w Łukowie. Jak będziecie, to wpadajcie, fajny klimat.
I to od razu jest ulica. Znaczy ulica to wiem, że wiecie, to jest Łukowski Ośrodek Kultury. Okej, okay, dobra, to jestem ja. I ten właściciel powiedział, żebym sobie lepiej zamawiał flat white. No chyba flat white, kawę. Bo wtedy nie ma tej pianki i jest dobra no, gdzieś tam na wynos. I teraz idę na wynos. To jest kawa. Tu będzie zbliżenie, dobra, widać. W takim, no, kartonowym... Nie wiem, jak to się nazywa. Taka kartonowa obejma. Możecie napisać w komentarzu, jak to się nazywa, żebym się nie poparzył. No, ale nie jest jakaś taka przegorąca, tylko jest właściwa. O, i będę wam opowiadał za chwilę. Nie no, w ogóle nie mogę się nacieszyć tą jesienią, tym klimatem, bo już sobie wyobrażam, jak to będzie wyglądało na vlogu. I ogólnie vlog też. Vlog, no tu się dużo rzeczy dzieje takich w głowie, jeżeli się nagrywa vloga, praktycznie codziennie. Bo to jeszcze coś innego niż storiesy, bo ty później się to ogląda. Storiesa się wrzuca, a tutaj jeszcze później no to oglądam, patrzę jak się zmontowało. I też się ogląda jakby swoje życie gdzieś tam z perspektywy. To w NLP są takie trzy pozycje, czyli ja, jak się ja siebie widzę, jak mnie widzi druga osoba i jak mnie widzi tłum, na przykład ludzi, czyli inni. Ja, on, inni, coś w tym stylu, jak dobrze pamiętam. No i to pozwala tak jakby też spojrzenie na siebie z innej perspektywy. Też ma takie ciekawe doświadczenie terapeutyczne. Znaczy terapeutyczne, w sensie zrozumienia siebie. Już się fajnie te lampiony palą. Można sobie kaczki nakarmić, a to są te kaczki skarpetne. To jest w ogóle wydarzenie u nas w mieście Łukowie, bo są kaczki. Kiedyś pamiętam, jak z córką odrobiliśmy jakąś pracę domową z przyrody, czy tam ze środowiska i zadanie polegało na tym, żeby obliczyć, nie trajektorię lotu kuli, tylko żeby obliczyć w jakim czasie przepłynie, z jaką prędkością płynie, nie wiem, jakiś kawałek drewna, które się wrzucało i tam się szło, wyliczało się metry. No, dosyć skomplikowane, nie wiem, jak to obliczyliśmy, no ale była przygoda, bo się coś zrobiło. I tak właśnie powinna być szkoła, że się coś robi konkretnego. No i tak, dzisiaj miałem taką konsultację z Agatą. No i to też taki fajny, no zresztą wam mówiłem wcześniej o tym, że nawet pokazałem Agatę, że była konsultacja, ale teraz już mi się to tak przetrawiło i wcześniej też po wczorajszym webinarze napisała do mnie pewna polska wokalistka, która właśnie też opakowała swoją wiedzę, zaczęła sprzedawać i już miała pierwsze wyniki finansowe. No nie będę zdradzał, bo nie wiem, czy chcę, żeby zdradzać, ile tam sobie sprzedała swój kurs, ale właśnie sprzedała i chciałem tak trochę jej powiedzieć, że jestem dumny z niej. Nie mówię, że wszystkiego się u mnie nauczyła, bo przychodzi do mnie na webinary polska wokalistka rockowa, którą gdzieś tam pewnie możecie znać. Ona też pisze teksty właśnie dla innych twórców i ona też robi webinary teraz o tym, jak napisać tekst piosenki jako praktyk, jak się na tym zarabia. No i właśnie zrobiła to, tak? Czyli od zera i mówi, że napisała mi tam, że znaczy to tyle mogę zdradzić, że w ogóle jakby ktoś jej powiedział, że będzie sprzedawała kursy na temat pisania piosenek, no to by nie uwierzyła. I ja często mam w ogóle takie, jak tak jakby z boku analizuję to, co się dzieje w moim życiu, to bym powiedział, że nawet, nie wiem, no nic, człowiek na dobrym kwasie by tego nie wymyślił, co się w ogóle może dziać. To jeszcze raz wam pokażę, bo znów są te wrony. Ale jest czad. To w ogóle jest klimat tego miasta. Znaczy, tak jeszcze tutaj dygresja, bo tu jest blisko szpital. Jak ktoś tam leży w szpitalu, tak jest jesień, jest tak ponuro, dołująco. No nie, no to musicie zobaczyć. I jak jest tak ponuro dołujące, to jeszcze te wrony dają czadu właśnie takimi stadami, jak z filmu Hitchcocka. I to w ogóle jest czad. No i wracając do tego, że odważyła się, zrobiła to i zaczęła zarabiać na swojej wiedzy na temat pisania tekstów. To, co często właśnie mówię i często się spotykam na konsultacjach, co dla mnie jest oczywiste, że jeżeli przejdziesz z punktu A do punktu B, czyli osiągniesz w życiu jakiś tam cel, na przykład, nie wiem, świetnie montujesz wideo, albo jesteś świetnym sprzedawcą, albo kiedyś czegoś nie umiałeś, nauczyłeś się tego robić. Tak jak tutaj byłem teraz w Coffee Room,
nie umiałaś robić kawy, teraz się znasz na tym, jak się robi kawę. No i możesz szkolić na przykład baristów, czyli też jest bardzo ciekawym podejściem, żeby po prostu się siebie czegoś nauczyć i później sprzedawać tą wiedzę na temat tego, co, z czego się nauczyłeś, jaki tam osiągnąłeś poziom. Bo często tak jest, bo ja to porównuję czasami, gdzieś tam jak kupuję jakieś kursy ze Stanów Zjednoczonych, no to porównuję to do pójścia do hurtowni, kupienie gdzieś za granicą jakiejś wiedzy i przekazanie to po prostu tego po polsku. Tak? No oczywiście to nie kropka w kropkę, bo to byłby plagiat, ale zawsze i tak się gdzieś tam, nie wiem, jak ktoś przejdzie jakiś kurs ze Stanów, powiedzmy, że chcesz nagrać kurs o ustawianiu reklamy na Facebooku, jest dużo twórców w Polsce. Zresztą ja też taki kurs sprzedaję na temat Facebook Ads. No to ktoś może sobie kupić jeden kurs w Stanach, drugi, potestować, pouczyć się w Polsce i po, nie wiem, pół roku jest gotowy, żeby nagrać kurs na zasadzie tego, jak ustawić skutecznie reklamę na Facebooku. Więc on zwróci uwagę na inne rzeczy, bo każdy z nas jest inny. No jego kurs będzie miał tą wartość, że połączy tamtą wiedzę z doświadczeniami w Polsce. On będzie miał różnych klientów, innych niż na przykład ja, czy moja agencja social media. Więc on nagra to całkowicie inaczej, zwróci uwagę na inne rzeczy. I to jest fantastyczne. Więc też traktujcie jakby to, czego się zawsze uczycie, to co ja zawsze powtarzam, że to, czego się nauczysz i bycie beznadziejnym w jakiejś dziedzinie jest super sprawą, bo to oznacza, że jak osiągniesz cel w tej kwestii, to możesz później ludzi tego uczyć, pokazywać im wynik. Ja na przykład byłem beznadziejny, jeżeli chodzi o Instagram na początku, bo też nie wiedziałem, jak się tam buduje tą społeczność, co zrobić, żeby ciebie followowali. Później to przyspieszyło, doszedłem w taki sposób do 22 tysięcy, ale myślałem sobie, że po prostu można szybciej. Szukałem dalej metod. I tą metodą stały się rolki. Stały się rolki, ogólny temat, więc też tego uczę w moich kursach, jak w ogóle to zrobić. Więc osiągnąłem cel, zrobiłem bardzo fajny wynik, 200 tysięcy prawie już obserwujących na Instagramie, więc sprzedaję kurs, jak to osiągnąć, bo nie wiedziałem, jak to zrobić, szukałem metod, straciłem na to dużo pieniędzy, dużo energii, na jakieś kursy, szkolenia, książki. Zrobiłem to i teraz ja to zapakowałem w formie VOD i to sprzedaję. I ja robię tak już to od 14 lat. Uczę się czegoś, pakuję to w wiedzę i to sprzedaję. Proste, proste do zrobienia. Oczywiście to trzeba mieć ten cały system, webinary, reklama na Facebooku, landing page, kolejka maili. Trzeba umieć jak taki webinar zrobić, ale na początku zrób wersję beta. Ja mam takie powiedzenie, że na początku zrób to źle. Jak się zepniesz, że chcesz to od razu zrobić perfekcyjnie i dobrze, to będziesz długo odkładał działanie, no bo musisz się przygotowywać wiecznie. A lepiej zrobić taką prostą wersję beta z trytytkami i z taśmą, czyli najprostsza wersja, jaką się da. I jak już to zrobisz, to później tamtą wersję słabą poprawię, bo czasami ta najsłabsza wersja, czyli coś bardzo prostego, nie wiem, jakaś prosta reklama, wchodzę ci na webinar, jakiś beznadziejny landing page, czy webinar zerżnięty na przykład ode mnie, krok w krok, tylko pod swoją branżę, jakieś maile, które, nie wiem, słabo napiszesz, bo pierwszy raz je piszesz, czasami się okaże, że one ci przeniosą w tydzień więcej pieniędzy, niż zarobiłeś w ostatni rok. Tak może być, więc to jest piękne w tym wszystkim. Więc zróbcie na początku wersję beta, później sobie je dopracowujcie, ale nie dopracowujcie rzeczy w głowie, bo nawet jak będziesz 10 lat dopracowywał rzeczy w głowie, to po pierwszym ciosie dzisiaj wszystko rozpadnie i zobaczysz, że to tak nie wyglądało, szkoda tych 10 lat czy tam roku. Dobra, piję kawę, bo mi wystygnie. Tutaj pięknie się robi.